Cześć, witam Was na kolejnej jesiennej zasiadce. Tak jak widzicie być może na zdjęciach, nie odpuszczam. Jestem praktycznie tydzień w tydzień, nawet na samą nockę, jak nie mam czasu. W minionym tygodniu złowiłem kilka świetnych ryb, w tym karpia 19 z plus. Naprawdę piękna ryba. Mam pierwszego październikowego kabana. Zobaczcie, ale mega ryba. Miałem go już kiedyś, teraz ma prawie 20 kg. Jeszcze szybko druga strona. Niech Was nie zwiedzie mój ubiór, ale jest naprawdę październik, a pogoda bardziej wrześniowa. Teraz jestem po nocce, było załamanie pogody. Czyli dwa dni z przymrozkami, z mgłą, było wczoraj mega zimno. Dzisiaj jest diametralna zmiana pogody, plus 20 ma być, czyli odwrócenie tej pogody o blisko 10 stopni względem dnia poprzedniego na plus. Temperatura wody w tej chwili około 12-13, w zeszłym tygodniu dochodziła do 18-19, czyli też spory spadek. Przyjechałem wczoraj z nadzieją, że może uda się wypracować chociaż jedno branie, zważywszy na te trudne warunki, no i płytki zbiornik. I ku mojemu zaskoczeniu aż 5 brań, 3 ryby, z czego 2 kapitalne karpie, jeden świetny pełnołuski. Spójrzcie tylko na tą rybę. Kolejny październikowy łuskacz, mega rybsko. Z gąszczu roślin. I powiem Wam, że to nie jest największa ryba, chciałoby się powiedzieć, zasiadki, a to jest tylko nocka, jak na razie. Och. Drugi golas 20+. I mamy jesienną dwudziechę z nocy. Och. Fajny hol w Zielsku. Ja rybę wypuszczam, bo robiłem mu zdjęcia. Nie chcę dłużej męczyć tego karpia i siebie też. I co ciekawe, ten golas 20+, to ta sama ryba, którą złowiłem 2 tygodnie temu. Także zasmakowały im moje kulasy i moja zanęta. W tej chwili wyszło słońce, zrobiło się bardzo ciepło. Wczoraj wieczorem jeszcze dogrzewałem kuchenką. Mamy teraz 11 października, czyli sezon zmierza bardzo szybko ku końcowi. Tak naprawdę wiele zależy od pogody, ale myślę, że maksymalnie miesiąc łowienia przy sprzyjających wiatrach, czyli 3-4 zasiadki, może jakaś jedna dłuższa, ale to zobaczę w zależności od pogody i w zależności od tego, ile będę miał czasu. Dzisiaj prawdopodobnie spakuję graty, głównie dlatego, że pojawiło się trochę spinningistów. Ja już mam złowione fajne rybki. Jutro z samego rana ma bardzo mocno padać, a ja z samego rana będę musiał pakować, więc wolałbym zrobić to na sucho. Teraz słoneczko fajnie operuje, więc myślę, że trochę podeschnie namiot, może trochę podeschnie ponton. Oczywiście kije cały czas są w wodzie. 2 karpie straciłem w podwodnych wyspach, w zaczepach, w roślinności. Około 30 minut wyplątywania. No i niestety haczyk wbity w trzcinę. Kolejna ryba okrążyła trzcinowisko. No i gdy dopłynąłem w miejsce, gdzie już był koniec, że tak powiem, strzałówki, haczyk był wbity w trzcinę. Także 2 hole zakończone niepowodzeniem. 2 duże ryby poszły na otwartą wodę. Bardzo fajna walka pośród roślin, trochę wyplątywania, ale to już nie były te trzcinowiska i ta roślinność nie jest już tak gęsta jak latem. Te 2 dni z przymrozkami skutecznie sprawiły, że te rośliny opadły na dno, nie ma już tego glonu. Zasiadka, tak jak się domyślacie, dla mnie mega udana. W ciągu jednej nocki 5 brań i to jeszcze przy takiej pogodzie. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back.
Jeszcze opowiem Wam trochę o jesiennym karpiowaniu. Może zacznijmy od zbiorników, na które warto jechać w danej chwili. Teraz, gdy temperatura powietrza no jest z reguły niska, pomijam ten dzisiejszy epizod, gdzie wyskoczyło na ponad 20, ale gdy ta temperatura wody diametralnie spada, płytsze zbiorniki bardzo często stają się martwe, ryby przestają żerować, aczkolwiek nie jest to regułą. Jesienią, z taką późną jesienią, skupiam się na głębszych wodach, przede wszystkim na żwirowniach i oczywiście lubię leśne jeziorka polodowcowe, otoczone lasem, gdzie jest naprawdę bajeczny klimat. No i woda w takich wodach jest zdecydowanie cieplejsza niż w takich płytkich zbiornikach, gdzie każdy skok temperatury wiąże się ze spadkiem, z zanikiem brań lub z lepszym żerowaniem, bo też warto zaznaczyć, że po kilku takich mroźnych dniach tydzień z bardzo ciepłą, słoneczną pogodą może znowu pobudzić ryby do żerowania i wtedy możemy złowić naprawdę piękne karpie. Więc kolejny aspekt przy jesiennym karpiowaniu to obserwacja pogody. Na płytszych łowiskach, być może na głębszych też, ale na płytszych łowiskach zauważyłem taką tendencję, gdy nadchodzą fronty atmosferyczne, najczęściej z zachodu, czyli z ciepłym wiatrem, z deszczem, temperatura w nocy jest ciepła, wieje, niż wtedy karpie zazwyczaj dobrze żerują. Słabe warunki to wiatr ze wschodu lub z północy, bezchmurne niebo, wyżowa pogoda, chłodne noce z przymrozkami, w ciągu dnia kilkustopniowa temperatura. W takich warunkach zazwyczaj brań mam zdecydowanie mniej, aczkolwiek zdarzało się, że łowiłem w takiej pogodzie mało ryb, ale były to naprawdę spore karpie. Dlatego no, jeśli macie czas, nie możecie dostosować swojego wyjazdu do warunków, do pogody, to po prostu jedźcie nad wodę, bo no, warto wykorzystać każdą chwilę. Jeśli chodzi jeszcze o płytkie łowiska, stawy, na których dużo osób łowi, czy to są dzikie stawy, czy stawy hodowlane, warto szukać kanałów, które bardzo często przechodzą przez środek takich zbiorników. Często są to zbiorniki przepływowe, kanały potrafią być mniej lub bardziej zamulone. Kilka dobrych lat temu na jednym z takich zbiorników znalazłem uskok dna, żeby Wam nie skłamać, 20-30 cm różnicy względem stałej głębokości akwenu. No i miałem bardzo dużo brań i w zasadzie tylko z tego jednego miejsca, mimo że pozostałe zestawy były postawione dokładnie na to samo, w ten sam sposób, jednak na tej minimalnie płytszej wodzie. Także niewielkie niuanse, które wydają się nie mieć żadnego znaczenia, potrafią odwrócić naszą zasiadkę no, zupełnie na plus, jeśli dobrze pokombinujemy i poszukamy tych niewielkich uskoków dna. Oczywiście niezwykle ważna jest obserwacja, warto patrzeć na wodę. Jeśli zauważymy spławy karpi, a nie mamy brań, zdecydowanie polecam postawić zestaw na taką spławkę. Jeśli chodzi o nęcenie i samą wielkość przynęt, bo tutaj też są sprzeczne opinie, sprzeczne teorie, w tej chwili łowię na pojedyncze kulki tonące, często na dwie tonące, które zakładam na włos o długości 3, 4, nawet 5 cm. I ryby świetnie się wpinają, dlatego jeszcze o tej porze roku, gdy ta temperatura wody przekracza 10 stopni, myślę, że ryby żerują na tyle intensywnie, że nie musimy bardzo odchudzać naszych zestawów. Oczywiście też uzależniam wielkość przynęt i samą taktykę od specyfiki łowiska, mianowicie jeśli jest to woda PZW lub nawet komercja, gdzie karpie są niepokute, mają dosyć czyste pyski, wtedy duże przynęty praktycznie przez cały rok bez odchudzania zestawów. Natomiast na wodach przełowionych, komercyjnych, ta późna jesień, wczesna wiosna, gdy nie ma tego bardzo intensywnego żerowania, tam ryby są ostrożniejsze. Nęcenie na drobno, nęcenie punktowo PV-kami, kulki mniejszych średnic, bardzo często waftersy, bardzo często pop-upy, 10, 12, 15 mm i naprawdę wchodzą na to kapitalne ryby. Jednak taka taktyka to jest dobra na wody typowo komercyjne, gdzie nie ma białorybu lub gdzie łowimy w zrzutu, nie ma zaczepów, szybko przestawimy zestaw, bo nie wyobrażam sobie wywózki na 100 może nie, ale 200-300 metrów na małą przynętę i ściągnięcie rano z zestawu z uwieszonym leszczem, karasiem, linem lub płocią, która bardzo często potrafi się podpiąć za bok, za oko. Często zdarzają się takie przypadki, że nieświadomie macie wyeliminowany zestaw. Natomiast sama późna jesień, ta końcówka tej jesieni, czyli listopad,
to już w moim przypadku w 90% głębokie wody z głębokością do 8, 9, nawet 10 metrów. Czy to będzie żwirownia, czy jezioro polodowcowe, nie ma to już takiego znaczenia, ale wtedy płytsze zbiorniki zdecydowanie odpuszczam. Tym bardziej, że te głębsze wody potrafią dać kapitalne ryby, szczególnie późną jesienią. Sama taktyka, gdy woda jest już zimna, to jest dosłownie garstka kulek, 10, 20, 30 kulek, zazwyczaj w całości, jeśli są strome spady, to daje kilka pokruszonych lub kilka pociętych. Do tego troszkę orzecha tygrysiego, który jest znakomitą zanętą i też dobrą przynętą w wielu przypadkach. Niestety na niektórych zbiornikach jest zakaz orzecha tygrysiego, ale nie stosuję zamiast niego peletu, po prostu daję same kulki, a na łowiskach przełowionych sięgam, tak jak w przypadku wiosennego łowienia, po kukurydzę z puszki, którą mieszam ze zanętą, ze stick mixem, z bardzo drobnym peletem. Często takim stick mixem, który sobie przygotuję, oblepiam ciężarek oraz robię kilka kulek, a w zasadzie takich kul zanętowych wielkości mandarynki, no i daję punktowo na zestaw. Często są takie te kulki spłaszczone, aby przylegały do dna, aby się nie staczały, jeśli łowię na stromych, podwodnych spadach. Jak na razie na zimę się nie zanosi, mimo że te dwa mroźne dni dały o sobie znać i przypomniały, że mamy jesień, a nie lato. Ale jeszcze zanim będzie lód, myślę, że połowicie i ja też połowię. A jeśli nie, to spędzimy miło czas nad wodą i co najważniejsze, w świetnie otaczającej nas scenerii jesieni. Teraz drzewa są zielone, być może widać to za moimi plecami, nie przypominają jesieni, ale myślę, że wkrótce się to zmieni. Ja jeszcze zostaję tutaj prawdopodobnie kilka godzin i pakuję graty. I widzimy się na następnej zasiadce, chyba że uda mi się wypracować jakąś rybę, to widzimy się przy rybce. Cześć! Tak jak widzicie, zostałem na kolejną nockę. Pogoda jest diametralnie inna względem tej, która była wczoraj. Jest znacznie cieplej. W tej chwili myślę, że około 15 stopni, a wczoraj musiałem już się chować do śpiwora, podgrzewać namiot, bo było naprawdę mega zimno. Ciepły wiatr z południa, za mną piękny zachód słońca i mam nadzieję, że w nocy jeszcze piękniejsze karpie. Myślę, że zobaczymy się przy rybie. A jeśli nie, to dam wam znać, jak minęła nocka. Do zobaczenia. Czas kończyć zasiadkę. Nocka nie była tak obfita jak poprzednia. Dwa karpie, jeden taki jak widzicie, 10 kilo, może 11, może 12. Jedna rybka mała, kolejna mała. Ja się pakuję. Widzimy się, mam nadzieję, że jeszcze na kolejnych jesiennych zasiadkach. Hej!